Z nami Michał Pomulak, zawodnik Polchemu. Przegrywacie dzisiaj z zespołem Akropolu 5-2, jednak myślę, że była duża szansa, aby te punkty dzisiaj temu zespołowi urwać. Dzień dobry. Faktycznie, dzisiejszy mecz mieliśmy w zamiarze wygrać. Aby już nie czekać na wynik meczu Pomorska System, potoczyło się inaczej. Przegraliśmy 5-2. Zespół Akropolu przed tym meczem osłabiony brakiem Marcina Ostrowskiego oraz Patryka Słupkowskiego. Wy znowu, można powiedzieć, że w pełnym składzie, bez tylko dwóch zawodników. Mecz na pewno był do wygrania, tak tutaj pan powiedział, no jednak indywidualne błędy troszeczkę zaprzepaściły szansę na te ewentualne trzy punkty. No i teraz pozostaje wam tylko i wyłącznie czekać na rozstrzygnięcie w innych spotkaniach. Tak, zgadza się, oczywiście, wszystko prawda. Błędy indywidualne. No, wszyscy nie zagrali na takim poziomie, jakim umieją zagrać i na pewno jeszcze w tych rozgrywkach pokażemy indywidualne umiejętności każdego z zawodników, jak i zespół. My jesteśmy zespołem składanym z roku na rok, już jest drugi sezon składany. Coraz więcej zawodników umiejących grać właśnie na hali, bo to, że się grało na boisku trawiastym, to zupełnie inna bajka niż ta gra na hali na takim właśnie zagraniu szybkim z pierwszej, z drugiej piłki. Tak jak pan powiedział, błędy indywidualne. Bramkarz również no, też wpuścił chociaż jedną taką bramkę, która nie powinna wpaść przy krótkim słupku, jak to się mówi, ale nie obwiniam tu nikogo. No, jesteśmy, tak jak powiedziałem, zespołem, który się składa. Nie mamy treningów, nie trenujemy na co dzień, widać to, że nie ma zgrania. Ale jakbyśmy zagrali to, co graliśmy chociaż z zespołem poprzednim, czyli z Kartpolem z Przysierska, i by zazębiło to wszystko, to wynik mógłby być na remis, a może nawet na wskazanie. Po długim czasie do waszego składu dołączył Mateusz Pieczkowski. Ile jego obecność dała w dniu dzisiejszym? Powiem tak, no Mateusz na chyba 2 tygodnie temu skręcił kostkę na swoim meczu ligowym. Jak widać, no trochę brakowało mu tej szybkości i jakiegoś czucia tej piłki. No mógł, z tego co pamiętam, bo również grałem, także wszystkiego nie zakodowałem, ale wydaje mi się, że mógł kilka razy wcześniej tą piłeczkę zagrać i mogło być z tego nawet i bramka. Także myślę, że nie zagrał to, na co go stać. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze oczywiście powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję również. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć.